a todos. Dzień dobry wszystkim. É um prazer estar com vocês aqui na Polônia. Das wielka przyjemność być z Państwem tutaj w Polsce. Nós vamos falar a respeito de saúde e doença em uma visão mais ampla. Będziemy mówić o zdrowiu, o chorobach z szerszego punktu widzenia. E precisamos começar definindo o que é saúde. Musimy zacząć od zdefiniowania, czym jest zdrowie. A saúde é uma palavra muito dita e pouco compreendida. Zdrowie to jest słowo, które jest często używane, ale bardzo mało ludzi je dobrze rozumie. Uma boa parte das pessoas pensa que saúde é um corpo sem doenças. Wiele osób myśli, że zdrowie oznacza, że ciało w ciele nie ma żadnych chorób. Mas a saúde é muito mais que isso. Ale zdrowie jest już czymś dużo szerszym niż tylko to. Nós nos utilizamos de uma definição da Organização Mundial de Saúde. My korzystamy z definicji Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, que diz que a saúde é um estado de completo bem-estar, de dinâmico bem-estar, która mówi, że zdrowie jest takim dynamicznym stanem dobrego samopoczucia, físico, psíquico e social, fizycznego, psychicznego i społecznego, e não somente a ausência de doenças, a nie tylko brakiem choroby. Esta visão é do ano de 1946. Ta definicja pochodzi z roku 1946. Entrou em vigor em 1949. Zaczęła być obowiązującą od 1949. Já são passados mais de 60 anos e ainda é um desafio. Minęło już 60 lat do tego momentu, ale cały czas to jest wyzwanie dla nas. Porque nós tivemos grande desenvolvimento tecnológico. Mieliśmy technologia bardzo się rozwinęła w tym czasie. E momento histórico em que a ciência se afastou das questões psicológicas e religiosas. I nastąpił pewien moment, w którym nauka odłączyła się od kwestii psychologicznych i religijnych. E assim tinha que ser. Tak miało się stać. Mas esse desenvolvimento tecnológico, ale ten rozwój technologiczny, nos permite hoje grande conhecimento das partes, pozwala nam na dobre zrozumienie części ciała. I uma perda da visão de conjunto. Rozumiemy pewną część tego, kim jesteśmy, ale nie widzimy spojrzenia takiego całościowego, nie widzimy całości. Então nós temos uma medicina com muita tecnologia. Więc mamy dzisiaj medycynę, w której jest obecna ogromna technologia. I pouca humanidade. Ale jest mało uczłowieczona, jest mało humanizm. Porque a formação dos profissionais de saúde, na formação falta as questões sociológicas e psicológicas. Ponieważ gdy ludzie są kształceni jako lekarze, w tym kształceniu brakuje tego elementu psychologicznego i społecznego. Mas no dia a dia da prática clínica ele é essencial. A w takiej codziennej pracy lekarskiej jest to element niezbędny. Quando levamos em conta só a tecnologia, kiedy bierzemy pod uwagę tylko technologię, nós despersonalizamos, tiramos a individualidade do indivíduo, da pessoa. Tak jakby odbieramy taką osobowość pacjentowi. Então o indivíduo deixa de ser sujeito. Więc przestaje on być dla nas człowiekiem. E se torna número ou uma patologia. Więc jest dla lekarza wyłącznie numerem albo daną chorobą. Assim nos hospitais é comum a gente ouvir. Więc często w szpitalach słyszymy. Eu vou atender a apendicite do leito 32. Więc zajmę się wyrostkiem robaczkowym z łóżka numer 33. O infarto do leito 5. Albo zajmę się zawałem z łóżka numer 5. É que a pessoa perde a sua identidade, se transforma na doença. Więc gdy mówimy o chorobie, ta osoba traci tak jakby dla lekarza osobowość. A medicina, nesse caso, está focada nas alterações celulares. A medicina skupia się na tych przemianach, zmianach komórkowych. Mais do que na experiência do sujeito. Bardziej się skupia na tym niż na doświadczeniu danej osoby. Nós temos hoje as super especializações. Dzisiaj mamy takie super specjalizacje. São as especializações dentro das especializações. Chodzi tutaj o specjalizację wewnątrz specjalizacji lekarskiej. Então, por exemplo, eu trabalhei durante 6 anos como médico de família e comunidade. Więc ja na przykład przez 6 lat pracowałem jako lekarz rodzinny, zajmujący się lokalną społecznością. Então eu fazia uma abordagem geral do indivíduo. Więc podchodziłem w sposób ogólny do danego człowieka. Mas se eu precisasse de especialista, eu podia encaminhar meu paciente. Ale kiedy on potrzebował specjalisty, ja mógłbym
mógłbym tą osobę, tego pacjenta do tego specjalisty wysłać. Então se eu precisava, por exemplo, de ortopedista, więc jeśli potrzebowałem ortopedy, não havia apenas ortopedista na lista. Na liście nie było tylko samych ortopedów. Havia ortopedia do ombro ou ortopedia do joelho. Były na przykład ortopedy specjalizujący się w leczeniu ramienia, czy też kolana. E o que que acontecia se um paciente com problema do joelho fosse no especialista de ombro? A co się działo, kiedy na przykład pacjent, który miał problem z kolanem, był przekierowany do ortopedy zajmującego się ramieniem? Voltava sem atenção adequada. Wracał do mnie i nikt się nie zajmował w właściwy sposób. É porque aquele médico especializado naquela parte, ponieważ lekarz, który się specjalizował w tej właśnie części, i perde a noção do todo. On utracił takie spojrzenie całościowe. E eu costumo dizer que se nós continuarmos neste caminho, ja zwykłem mówić, że jeśli będziemy dalej tak robić, daqui a pouco as especialidades serão. Za jakiś czas specjalizacje, które będziemy mieli, będą następujące. Ortopedia do ombro direito ou ortopedia do ombro esquerdo. Będzie na przykład ortopeda zajmujący się prawym ramieniem i ortopeda zajmujący się lewym ramieniem. Porque a especialização leva nível de profundidade, mas perde a noção de totalidade. Ponieważ w przypadku specjalizacji wchodzimy w szczegóły danego elementu, ale tracimy spojrzenie na całość. Felizmente, já há movimento de retorno dentro da medicina. Ale na szczęście już w medycynie widać odwrót od takiego podejścia. Chama-se medicina da pessoa. I jest medycyna zwana medycyną osoby osobowościową. Que pode ser aplicada em qualquer especialidade. Którą można stosować w dowolnej specjalności. Não é uma abordagem da patologia, mas sim do indivíduo, do sujeito. Nie chodzi tutaj o zajmowanie się chorobą, ale zajmowanie się człowiekiem. O que importa neste caso não é o que está adulterado ou modificado no corpo, mas as necessidades de saúde. Nie jest ważne w tym momencie to, co jest zmienione, te zmiany, które występują w ciele, ale potrzeby danego człowieka. As opiniões do indivíduo. Jego przekonania, opinie. As suas crenças. Jego wiara. Seu contexto social. Miejsce, które zajmuje w społeczeństwie. Sua historia psychologiczna. Historia psychologiczna tej osoby. Seu contexto familiar. Kontekst rodzinny. É muito interessante, porque há pesquisas demonstrando. Jest to bardzo interesujące, bo pewne badania wykazują, que quando a medicina da pessoa não é praticada, że kiedy ta medycyna skupiona na danej osobie nie jest stosowana, o que nós temos é uma encenação, teatro. Mamy pewien rodzaj sceny, teatru. O paciente faz, é aquele personagem que o médico quer ver. Pacjent jest tą postacią, którą lekarz chce zobaczyć na tej scenie. E o médico, aquele representante de poder que o paciente deseja. A lekarz jest takim przedstawicielem władzy, możliwości, której pacjent poszukuje. Então, o que acontece dentro do consultório é uma encenação. Więc to, co się dzieje w gabinecie lekarskim, to jest rodzaj sceny, która się odbywa. Que não atinge o objetivo. Która nie wypełnia celu, któremu jej powinno się przeznaczyć. Por exemplo, na diabetes. Na przykład w przypadku cukrzycy. O indivíduo ouve do médico as recomendações dietéticas. Pacjent słyszy od lekarza zalecenia dotyczące diety. Fala da necessidade de exercício e de controle alimentar. Mowa jest o tym, że trzeba ćwiczyć, że trzeba kontrolować to, co jemy. Se o médico não dá valor à opinião do paciente, jeśli lekarz nie będzie zwracał uwagi na opinię pacjenta, a perda do prazer da alimentação, que muitas vezes é a única fonte de prazer para aquele indivíduo. Na przykład, że dana osoba straci przyjemność z jedzenia, to czasami jest jedyną przyjemnością, którą dana osoba ma w życiu. As limitações que isso vai implicar na sua vida pessoal e familiar. Na ograniczenia, które powstaną w życiu tej osoby z tego powodu, w życiu rodzinnym często. Se o médico se coloca como alguém que tem poder. Jeśli lekarz staje w pozycji kogoś, kto ma władzę. E impõe uma prescrição ou direcionamento. I narzuca zalecenia, bądź też dalszy sposób leczenia. Então o paciente se comporta como o médico deseja vê-lo. I więc pacjent zaczyna się zachowywać tak dokładnie, tak jak lekarz chce go widzieć. Concorda com tudo. Zgadza się na wszystko. Recebe prescrição. Otrzymuje wszystkie zalecenia. Então logo sai da sala. I wychodzi z gabinetu. Ele diz para si mesmo. I mówi sobie, do siebie samego. Jamais vou fazer isso. Nigdy tego nie zrobię, nigdy nie będę tak postępował. I não faz.
i rzeczywiście nie postępuje zgodnie z zaleceniem. Konsekwentemente quando volta i w konsekwencji kiedy wraca do lekarza, não mudou nada na sua diabetes. W przypadku jego cukrzycy nic się nie zmieniło. É diferente quando o médico leva em consideração o indivíduo. Dzieje się inaczej jednak, kiedy lekarz zwraca uwagę na człowieka. I personaliza o tratamento. I personalizuje tak jakby dany sposób leczenia. Então, a medicina da pessoa foca as necessidades de saúde. Więc ta medycyna osobowa skupia się na potrzebach zdrowotnych. E ajuda o indivíduo a ter nas suas mãos o poder do seu tratamento. I pozwala przekazać w ręce tego pacjenta tą możliwość wyleczenia się. O paciente deve ser sempre aquele que define o rumo do tratamento. To pacjent powinien być tą osobą, która określa kierunek leczenia. Os profissionais de saúde dão orientações técnicas. Lekarze, osoby zawodowo zajmujące się zdrowiem, dają wskazówki techniczne. I um acolhimento humano. I przyjmują go jak człowieka. I acompanham o processo. I towarzyszą w całym procesie. Quando o poder é retirado do indivíduo, kiedy zabiera się tak jakby tą władzę, i é colocado na tecnologia ou em outros, ou nos profissionais, i przekazuje się tą możliwość technologii, czy lekarzom zawodowym. Então nós temos uma situação de falha. I w tym momencie, kiedy ta władza jest przekazana lekarzom, dzieje się niedobrze, odnosimy porażkę. Assim, esta abordagem psicossocio, física, psíquica e social, ela ainda é rara. Więc takie podejście psychologiczne, społeczne jest jeszcze rzadkie. Mas, nós gostaríamos de aprofundar ainda mais. Ale chcielibyśmy jeszcze bardziej zagłębić się w ten temat. Dentro de uma visão espiritualista, w spojrzeniu takim z punktu widzenia duchowości czy spirytyzmu, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Zdrowie jest taką doskonałą harmonią duszy. Porque o espiritismo é uma ciência, uma filosofia que estuda a natureza do espírito. Ponieważ spirytyzm jest nauką i filozofią, która zajmuje się tym, czym jest duch, czy nasza dusza. Que é a alma? Czym jest dusza? A alma é o espírito na matéria. Dusza to jest duch, który znajduje się w materii. Que controla o corpo. Który kontroluje ciało. Através do seu pensamento e do seu sentimento. Poprzez swoje myśli i uczucia. É muito interessante compreender o que a ciência espírita nos ensina a respeito disso. Bardzo interesujące jest zrozumieć, co tak naprawdę nauka spirytystyczna, czego nas uczy na ten temat. Nos ensina que o espírito evolui ao longo dos milênios. Uczy nas, że duch rozwija się przez kolejne tysiąclecia. Pouco a pouco revelando a natureza divina que há em si. Powoli ujawniając boską naturę, która w nim jest. Podemos comparar o espírito a uma semente. Możemy porównać ducha do nasienia, do nasionka. A semente, ela traz em si a genética da árvore que lhe deu origem. Która w swoim materiale genetycznym niesie już informacje o roślinie, o drzewie, które może się z niego narodzić. Mas para que ela venha ser o que deve ser, ale żeby mogła stać się właśnie tą rośliną, ela deve se envolver de uma terra, musi być pokryta ziemią, aonde ela recebe os nutrientes e a água necessária, z której pobiera wszystkie składniki niezbędne do jej rozwoju, na przykład wodę. A terra não dá essência à semente. Ziemia nie jest tak jakby esencją tego nasienia. Oferece apenas caminho. Daje wyłącznie drogę do rozwoju. A semente conhece o caminho por si mesmo. I to nasionko ono zna tą drogę samo w sobie. O mesmo acontece com o espírito. Podobnie dzieje się z duchem. O espírito é uma semente divina. Duch jest takim nasionkiem Boga. Que envolve se de matéria. Który otacza się materią. Que é o corpo no qual nós estamos. Czyli ciałem, w którym wszyscy się znajdujemy. Que não dá essência ao espírito. Które nie jest tą esencją, tą podstawową częścią ducha. Mas é caminho de aprendizagem. Ale jest drogą nauki. O espírito conhece o caminho. Duch zna drogę, którą ma przebyć. Tem em si mesmo a capacidade de desenvolver-se. Ma w sobie samym możliwość do rozwijania się. I progredir ao longo do tempo. I doskonalenia się w miarę upływającego czasu. O que na visão do espiritismo acontece ao longo da reencarnação. Co dzieje się w punktu widzenia espirityzmu poprzez kolejne wcielenia. Que é mechanismo pedagógico da vida. Reinkarnacja jest takim mechanizmem pedagogicznym w życiu.
Não existe para pagarmos erros de vidas passadas. Nie chodzi tutaj o to, żeby zapłacić za błędy z przeszłości. Mas é campo de expressão da nossa natureza divina. Ale daje nam pole do wyrażania naszej boskiej natury, która jest w nas. Voltando múltiplas vezes à vida física. Wracamy wielokrotnie do życia fizycznego. A semente divina se envolve múltiplas vezes de matéria. Więc to nasionko Boże otacza się wielokrotnie materią. A cada momento expandindo mais. I za każdym razem rozwija się coraz bardziej. E seguindo o seu percurso natural. I idzie tą naturalną drogą dla siebie. Que é a sua realização em Deus. Więc tą drogą jest tak jakby zrealizowanie się w Bogu. Ou a realização no amor. Albo zrealizowanie się w miłości. O Espírito não pode escolher destino. Duch nie może wybrać sobie przeznaczenia. Pode escolher apenas o caminho. Może wybrać wyłącznie drogę. O percurso já está traçado pela vida. Życie tak jakby już naznacza tą drogę, którą będzie podążać. Que é a realização no amor. Ponieważ ten cel jest zrealizowanie się w miłości. Então, ao longo da evolução, więc w miarę jak ewolucja się rozwija, o que a liberdade do espírito faz é escolher o caminho para chegar lá. Więc duch ma wolność w tym, żeby wybrać drogę, która tam prowadzi. Se nós quisermos ir daqui para Cracóvia, jeśli chcemy jechać stąd do Krakowa, nós podemos pegar uma linha de trem direto. Możemy wsiąść do pociągu i pojechać bezpośrednio tam. Mas podemos também pegar uma outra linha. Ale możemy wsiąść do zupełnie innego pociągu. Ir para a Hungria. Pojechać na Węgry. Da Hungria para a Áustria. Z Węgier do Austrii. Da Áustria para Varsóvia. Z Austrii do Warszawy. Da Varsóvia para a Cracóvia. I z Warszawy do Cracóvia. Chegamos em Cracóvia da mesma maneira. Dotrzemy do Cracóvia dokładnie w taki sam sposób. Mas com quanto esforço? Ale ile wysiłku nas to będzie kosztowało? Depois de quanto tempo? Ile czasu? O mesmo se passa com o Espírito. Podobnie dzieje się z Duchem. O Espírito caminha na direção da plenitude no amor. Duch zawsze kroczy w stronę takiego wypełnienia się w miłości. Não pode escolher não amar. Nie może wybrać niemiłowania, braku miłości. Mas pode escolher o caminho do desenvolvimento do amor. Ale może wybrać drogę, w której ta miłość się będzie rozwijała. Então a reencarnação funciona como uma escola. Więc reencarnacja jest tak jakby szkoła. Que nutre a semente divina com aquilo que é necessário. Która daje to pożywienie temu Bożemu nasieniu, które jest mu potrzebne. E como a matéria é caminho, a jako, że materia jest drogą, então o Espírito se utiliza dela. Więc Duch wykorzystuje ją. E a controla. I kontroluje. Porque o pensamento não está no cérebro. Ponieważ myśl nie znajduje się w mózgu. O pensamento está na mente. Myśl jest tak jakby w umyśle. E nesta visão espírita, a mente é extracerebral. A z punktu widzenia espirytyzmu, umysł jest poza mózgiem. Ela está nos corpos espirituais. Znajduje się w ciałach duchowych. Mas se utiliza do cérebro físico. Ale korzysta z fizycznego mózgu. Que funciona como computador. Który funkcjonuje jak komputer. Para ter o computador, nós precisamos das peças. Żeby mieć komputer, potrzebujemy poszczególnych części. Mas não basta. Ale to nie wystarczy. Precisamos dos programas. Musimy mieć też programy. As peças sem o programa nada são. Jeśli mamy sam komputer, a nie mamy programu, to niczemu on nie służy. Então o cérebro físico é a peça. Więc ten mózg fizyczny jest tak jakby tą komputerem, tą częściami komputera. E o pensamento é o software. A myśl jest tak jakby tą oprogramowaniem tego. Se estas peças estragam, como por exemplo no coma. Jeśli na przykład te części psują się, jak dzieje się w przypadku śpiączki. Então, a parte física para de funcionar. Czyli ta część fizyczna przestaje funkcjonować. Mas o espírito continua pensando. Ale duch cały czas myśli. Por isso tantas pessoas têm experiências de quase morte. To dlatego wiele osób ma te doświadczenia, które są na przykład w momencie śmierci, że widzą różne rzeczy. Algumas retornando ao corpo com muita consciência. Niektóre powracają do ciała, mając ogromną świadomość. Como já testam as pesquisas científicas. Jak pokazują nam badania naukowe. Como por exemplo aquela pesquisa que demonstrou. Jak na przykład badania, które wykazało. Que uma mulher, após voltar do coma. Że kobieta, która wybudziła się ze śpiączki. Decorrente de uma parada cardiorrespiratória. Która wywołana była problemem z sercem i oddychaniem. Pediu a sua dentadura. Poprosiła o swoją sztuczną szczękę. E ninguém sabia onde estava. I nikt nie wiedział, gdzie ona się znajdowała.
porque ninguém se lembrava aonde foi guardada. A dentadura foi retirada quando ela já estava em parada respiratória. Para que ela pudesse ser entubada. Mas ela se lembrava. Então ela disse à equipe. Foi aquela enfermeira loira que guardou. Na última gaveta do carrinho de atendimento da parada cardiorrespiratória. E eles foram lá procurar. E lá estava a dentadura. Então o espírito continua pensando. A totalidade das pessoas não lembra disso. Porque quando volta para o corpo, o cérebro físico atenua as recordações. Então o cérebro é a peça. O pensamento é a fonte. E o pensamento é fruto da liberdade do espírito de escolher. O pensamento está sempre de mãos dadas com o sentimento. E a mente sempre idzie razem z uczuciem. Pensamento gera sentimento. Myśl tworzy uczucie. E sentimento gera pensamento. A uczucie tworzy myśli. Então, estas duas forças comandam o corpo físico. Więc te dwie siły zarządzają ciałem fizycznym. Vindo do mais profundo do espírito, pochodzą z głębi ducha, elas controlam o funcionamento da célula. E controlują działanie komórek. Vamos entender como isto funciona. Zobaczmy, jak to działa. Os espíritos nos explicam através da mediunidade. Duchy tłumaczą nam poprzez różne media, które umożliwiają kontakt z nimi. Que o pensamento gera correntes de força. Że myśl tworzy łańcuchy myślowe. Que atua no universo subatômico do corpo físico. Które działają w świecie podatomowym ciała fizycznego. Que é o corpo físico. Czym jest ciało fizyczne? Uma série de átomos e partículas subatômicas. Grupą atomów i cząsteczek podatomowych. Nós somos energia vibrante. Jesteśmy wibrującą energią. Então os átomos e as suas partículas menores são a realidade do corpo. Więc te atomy, tak naprawdę te cząsteczki składają się na ciało. E também a parte que nos comunica com as outras realidades dimensionais. I to jest też taka część, która łączy nas z innymi wymiarami. Aonde a matéria também existe. Gdzie także materia istnieje. Em outro estado de apresentação. W innej formie. Então o pensamento vem deste mais profundo. Więc myśl pochodzi z całej głębi. E organiza os átomos dentro da célula. I organizuje atomy wewnątrz cząsteczek. Fazendo com que esta fonte de controle. Sprawiając, że to źródło tej kontroli. Controle os genes da célula. Kontroluje geny w komórkach. Este é um pensamento que o Espiritismo afirma há mais de 50 anos. To jest taka ideia, którą Spiritism potwierdza już od ponad 50 lat. E nos últimos 10 anos a medicina o comprova. A w ostatnich 10 latach medycyna to potwierdziła. Através do estudo da epigenética. Poprzez badania nazwane epigenetyką. Epi significa acima de. Epi oznacza ponad czymś. Então são aqueles mecanismos que controlam a genética do corpo. Więc chodzi o mechanizmy, które kontrolują genami w ciele. Hoje a medicina estuda uma série de moléculas. Dziś medycyna bada pewną grupę cząsteczek. Que controlam a expressão dos genes. Które kontrolują sposób, w jaki wyrażają się geny. Antigamente se pensava que a célula funcionasse como uma monarquia. Kiedyś myślano, że komórka funkcjonuje jako monarchia. Os genes fossem reis que mandavam e nada se discutia naquela ordem. Że geny był królem, który rządził i wszyscy musieli wypełniać jego nakazy. Hoje sabemos que isso não é verdade. Dziś wiemy, że to nie jest prawda. Os genes verdadeiramente mandam. Geny rzeczywiście zarządzają. Mas quando a sua ordem vai ser executada, ale kiedy ich rozkaz jest wykonywany, ela interage com uma série de moléculas, wspólnie reagują z grupą cząsteczek, que ativa ou desativa aquele gene. Które aktywują bądź też dezaktywują dany gen. Porque apenas 20% dos genes estão permanentemente ativados. Ponieważ jedynie 20% genów są przez cały czas aktywne. É aquilo que mantém a vida. To
te, które utrzymują życie. 80% é igual interruptor de luz, tem que ser ligado e desligado. 80% jest tak jak włącznik światła, trzeba je włączyć albo wyłączyć. Então, as moléculas que estão dentro da célula, więc komórki, cząsteczki, które są wewnątrz na membrana da célula, w tej błonie komórkowej, no citoesqueleto da célula, w szkielecie cytoplazmicznym tej komórki, i dentro do núcleo, i wewnątrz jądra komórkowego, as três áreas que a medicina pesquisa, tych trzech części komórki, które medycyna bada, controlam a expressão dos genes. Kontrolują to, w jaki sposób się wyrażają geny. Então a célula é uma democracia. Więc komórka jest demokracją. Os genes verdadeiramente mandam. Geny rzeczywiście zarządzają. Mas quem tem o poder é o povo. Ale to ludzie, tak jakby lud ma władzę. Que são as moléculas. Czyli cząsteczki. Se a ordem que vem do núcleo. Jeśli rozkaz, który pochodzi z jądra. Encontra resistência nas moléculas? Napotyka opór w komórkach. Então, estas moléculas inativam gen. Więc wtedy komórki wyłączają ten gen. Assim como o povo questiona as ordens que vêm do governo que não estão de acordo. Podobnie jak ludzie kwestionują polecenia, które pochodzą z rządu. E de onde vêm essas moléculas? A skąd biorą się te cząsteczki? De uma interação complexa no nosso organismo. Z kompleksowej interakcji w naszym organizmie. De todos os sistemas. Wszystkich układów. Porque quando pensamos, geramos neurotransmissores no nosso cérebro. Ponieważ kiedy myślimy, generujemy różne połączenia komórkowe, nerwowe w naszym. Ativamos substâncias no sistema imunológico. Aktywujemy różne substancje w naszym układzie odpornościowym. No sistema endócrino, hormonal. W układzie hormonalnym. I tudo isto gera moléculas. I to wszystko tworzy takie jakby komórki, cząsteczki. Atuam sobre a célula. Cząsteczki, które działają na komórki. Então, vocês vejam a informação espírita e a informação médica. Więc spójrzmy na informacje, które przekazuje espiritismo i medycyna. O espiritismo diz que o pensamento controla a célula através do universo subatômico. Spiritism mówi, że to myśl kontroluje komórki poprzez świat podatomowy. A medicina diz que as moléculas controlam os genes. A medicina mówi, że te cząsteczki kontrolują geny. I de que são formadas as moléculas? A z czego są złożone te cząsteczki? De átomos. Z atomów. Então este é um mecanismo pelo qual o corpo funciona. Więc to jest mechanizm, za pomocą którego ciało funkcjonuje. De tal forma que nós não somos vítimas das nossas doenças. W taki sposób, że nie jesteśmy ofiarami naszych chorób. O corpo não é um carro que nós levamos no médico mecânico para trocar a peça estragada. Ciało to nie jest jakiś na przykład samochód, który zabieramy do lekarza, żeby wymienić w nim jakąś część. O corpo é uma televisão. Ciało jest jak telewizja. Ele mostra em sinais e sintomas a mensagem da alma. Jest jak telewizja, która przekazuje poprzez objawy, symptomy, wiadomość od duszy. Porque por detrás de todo sinal e sintoma, ponieważ za każdym tym objawem czy symptomem há um significado psicológico, emocional e espiritual. Jest jakieś znaczenie psychologiczne, duchowe. Que nós precisamos conhecer. Które musimy poznać. Através do autoconhecimento. Poprzez poznanie samego siebie. Quando nós brigamos com as doenças, kiedy kłócimy się z chorobami, como se fossem nossas inimigas, tak jakby były to byli to nasi wrogowie. Nós perdemos a oportunidade de expandir a consciência. Tracimy szansę na to, żeby rozszerzyć naszą świadomość. E atingir a cura mais profunda. I uzyskać głębsze uzdrowienie. Tomar simplesmente medicações. Kiedy po prostu przyjmujemy lekarstwa. Sem modificar os padrões de pensamento e de sentimento. Ale nie zmieniamy wzorców naszych myśli czy uczuć. É como pintar uma parede manchada pela infiltração. To tak jakby malowanie zabrudzonej pleśną ściany. O problema não é a mancha na parede. Problemem nie jest plama na ścianie. É a infiltração. Jest pleśń. A parede precisa ser cuidada. O ścianę trzeba zadbać. Mas a infiltração necessita ser sanada. Ale trzeba też tą pleśń usunąć. Os medicamentos e cirurgias atuam no corpo. Stałe wszystkie operacje czy lekarstwa działają na ciało. Mas a psychoterapia e o tratamento espiritual atuam na alma. Psychoterapia i leczenie duchowe oddziałuje na duszę. Transformando os padrões e as crenças. Zmieniając sposób naszego myślenia czy wierzenia. Então, por exemplo, no caso da depressão. Na przykład w sytuacji depresji. Muita gente se sente vítima.
bila jsem čuješ ofiara. Da são os genes que causam depressão. Povodu genów, które powodują depresję. Czy verdadeiramente existe uma base genética para a depressão? I rzeczywiście istnieje pewna podstawa genetyczna w przypadku depresji. Que determina a diminuição dos neurotransmissores cerebrais. Która sprawia, że zmniejsza się ilość tych połączeń nerwowych. No entanto, os genes da depressão estão entre os 80% que precisam ser ativados. Ale te geny depresji są pośród tych 80%, które trzeba aktywować. Assim, o que está por detrás da depressão? A więc co jest, stoi za depresją? São fatores psicossociais e espirituais. Są czynniki psychologiczne, społeczne i duchowe. Os espíritos nos dizem que por detrás da depressão, duchy mówią nam, że za depresją, há uma voz inconsciente que diz assim, stoi taki głos naszego sumienia, który mówi, já que não tenho a vida que quero, skoro nie mam życia, którego pragnę, não aceito a vida que tenho, nie akceptuję życia, które mam, já que a vida não segue aquilo que eu exijo, skoro życie nie idzie tą drogą, której ja wymagam, então eu cruzo os braços para a realidade, więc ja zamknę się na rzeczywistości. Isto é muito diferente, isso se chama rebeldia. Więc to jest taki wyraz buntu. Muito diferente da inconformação ativa. I jest to czymś innym od takiego niepodporządkowania się w pewien sposób. Na inconformação nós olhamos para a realidade. W tym przypadku bowiem patrzymy na rzeczywistość. I se ela não nos alegra, nós trabalhamos por modificá-la. I kiedy jesteśmy z niej zadowoleni, staramy się ją zmienić. Mas nós não brigamos com ela. Ale nie kłócimy się nie z nią. Na rebeldia nós brigamos com a realidade sem transformá-la. A kiedy jesteśmy zbuntowani, tak jakby kłócimy się z tą rzeczywistością, ale nie próbujemy jej zmienić. Então nós brigamos com o nosso corpo, com a nossa aparência. A więc jesteśmy niezadowoleni z powodu naszego ciała, naszego wyglądu. Com a nossa situação econômica, familiar. Z powodu naszej sytuacji finansowej, rodzinnej. Muitas vezes recusando a fazer o movimento na alma. I wielokrotnie odmawiamy pracy nad naszą duszą. Que nos leva a um estado de bem-estar. Które doprowadziłby nas do dobrego samopoczucia. O sabonete Dove fez uma experiência muito interessante. Firma Dove, która produkuje mydła, przeprowadziła bardzo interesujące badania. Eles convidaram homem especialista em fazer desenhos por retrato falado. Zaprosili człowieka, który specjalizował się w robieniu portretów pamięciowych. I convidaram algumas mulheres para serem retratadas. I zaproszono grupę kobiet, których portrety miały wykonać. Mas elas não sabiam do que se tratava. Ale one nie wiedziały, o co chodziło. Então, este homem ficava atrás de uma parede. Więc ten człowiek przebywał za ścianą. I perguntava para, pedia para as mulheres descreverem o seu rosto. I prosił te kobiety, żeby opisały swoją twarz. Depois de tempo, ele as dispensava. Po jakimś czasie prosił, żeby odeszła. I então ele vinha uma outra pessoa. I przychodziła inna osoba. E ele fazia novo desenho. E on rysował kolejny portret. Esta outra pessoa havia conhecido aquela que tinha acabado de ser retratada naquele mesmo dia. I ta osoba poznała tą kobietę, której portret był wykonywany tego właśnie dnia. E então descrevia aquela outra pessoa. I opisywała tą osobę raz jeszcze. Então era desenho feito a partir da observação de si mesmo e a partir da observação do outro. Więc powstał portret jeden, który wynikał, tak jakby był efektem obserwacji danej osoby samej siebie i drugi portret wynikający z obserwacji innej osoby. Muitas mulheres foram retratadas. Zrobiono portrety wielu kobiet. I resultat foi sempre o mesmo. I zawsze był ten sam rezultat. O desenho, que era fruto da observação de si mesmo. Ten portret, który był tak jakby wynikiem własnej obserwacji, obserwacji samej kobiety. Era sempre mais feio do que o outro. Był zawsze brzydszy od tego drugiego. Porque a própria pessoa ressaltava os seus pontos negativos, aparentemente negativos. Bo dana osoba, ona, tak jakby mówiła przede wszystkim o tych swoich negatywnych stronach. I tinha muitas vezes olhar mais duro consigo mesmo. I miała takie spojrzenie dużo surowsze wobec siebie samej. E assim a outra pessoa olhava de forma muito mais tranquila. A druga osoba patrzyła na nią w sposób dużo spokojniejszy. Por detrás da depressão tem este movimento. I za depresją stoi właśnie podobne spojrzenie. Nós ficamos muitas vezes presos na culpa. Wielokrotnie mamy poczucie winy, które nas wiąże. Através da feição do remorso. Które bierze się z wyrzutów sumienia. Sendo duros conosco mesmo.
ponieważ jesteśmy dla siebie bardzo surowi. Nos autopunindo por aquelas circunstâncias que nós achamos julgamos merecer. Samemu sobie, tak jakby sami się karamy za te sytuacje, do których doprowadziliśmy. Ou nos desmerecendo baseado numa referência externa. Albo na przykład nie mamy poczucia własnej wartości ze względu na ocenę innych. A visão dos pais, dos filhos ou dos amigos. Na przykład z powodu tego, jak postrzegali nas, jak o nas mówili rodzice, przyjaciele, znajomi. Que nem sempre é verdadeiro. I oni zawsze mówili prawdę. Dando mais valor àquilo que vem de fora do que àquilo que vem de dentro. I tak z większą wartością traktujemy to, co pochodzi z zewnątrz, niż to, co pochodzi z nas samych. Quando nós fazemos assim, nós nos autodestruímos. Jeśli postępujemy w ten sposób, niszczymy sami siebie. E então este padrão de pensamento e sentimento ativa os genes da depressão. Więc taki sposób myślenia, taki wzorzec myślenia aktywuje te geny doprowadzające do depresji. Gerando uma desconexão conosco mesmo. I tworzy tak jakby rozłącza nas od nas samych. É muito diferente, por exemplo, da culpa que vem do arrependimento. Jest to zupełnie inne niż poczucie winy, które wynika ze skruchy. Porque o remorso é filho do orgulho. Ponieważ jak mamy wyrzuty sumienia, to jest to tak jakby dzieckiem pychy. I prende a pessoa naquela situação de autopunição. I to utrzymuje tą osobę w sytuacji, w której ta osoba chce karać samą siebie. Sem se permitir recomeçar. I nie pozwala sobie na rozpoczęcie czegoś od nowa. Isto é sofrimento desnecessário. I jest to cierpienie, które jest niepotrzebne. Mas o arrependimento é filho da humildade. Ale skrucha jest dzieckiem pokory. I permite ao indivíduo recomeçar sempre. I pozwala danemu człowiekowi zaczynać od nowa zawsze. I ele recomeça no sentido da reparação daquilo que tem a responsabilidade. I ta osoba rozpoczyna od nowa, ale naprawia te błędy, które popełniła. Sem necessitar de ficar se punindo. I nie potrzebuje karać samą siebie. Mas se ofertando a oportunidade de amar aonde faltou amor. I ale daje sobie możliwość kochania tam, gdzie brakowało miłości. E assim que acontece na reencarnação, por exemplo. I tak dzieje się na przykład w przypadku reinkarnacji. Quando o espírito faz algo que agride as leis divinas. Kiedy duch robi coś, co jest wbrew prawom Bożym. Que se sintetiza um amor. Które można podsumować jako miłość. Então se responsabiliza pelos efeitos. On staje się odpowiedzialny za skutki. Porque a lei de causa e efeito. Ponieważ prawo przyczyny i skutku. Funciona como a maré. Działa jak a maré do mar. Jak przypływ i odpływ morza. Um dia leva para longe o que nós atiramos no mar. Czasem zabiera daleko coś, co rzucimy w morze. I no dia seguinte traz de novo para praia. A następnego dnia sprowadza to z powrotem. Então o espírito se responsabiliza sempre pelos seus atos. Więc duch jest zawsze odpowiedzialny za swoje czyny. Mas esta responsabilização não significa castigo nem punição. Ale ta odpowiedzialność nie oznacza kary, którą musi. Nem sofrimento. Ani cierpienia. A não ser que o espírito se imponha o sofrimento. A chyba, że sam duch wybiera cierpienie. Então se o espírito mata. Więc jeśli dany duch zabija. Depois vai ter que gerar vida. Później będzie musiał dać życie. Se destrói, jeśli niszczy, vai ter que construir. Będzie musiał tworzyć. Se fere, jeśli rani, vai ter que curar. Będzie musiał leczyć. E assim a reencarnação reconcilia todos no amor. Więc w ten sposób reinkarnacja pozwala każdemu odnaleźć się w miłości. Não é senão por isso que uma boa parte de nós estamos médicos. Więc najprawdopodobniej dlatego wielu z nas jest lekarzami. Na oportunidade de amar hoje, dziś mając możliwość kochania innych. Aquilo que desvalorizamos ontem. I żeby naprawić to, z czego nie traktowaliśmy z odpowiednią wartością wcześniej. A vida, życia, a dor do ser humano, bólu człowieka, as necessidades íntimas, jego wewnętrznych potrzeb. Então, por detrás da depressão, więc za depresją, muitas vezes tem a culpa na feição do remorso. Znajduje się poczucie winy, które wynika z wyrzutu sumienia. Na rebeldia de se conectar novamente com a lei do amor. I jest to wyraz buntu, niechęci połączenia się znowu z miłością. Ou de se dar aquilo que é necessário. Albo dania sobie tego, co jest potrzebne. Por exemplo, perdão. Na przykład wybaczenie. Sem o qual não há saúde. Bez wybaczenia nie ma bowiem zdrowia. A Shakespeare dizia com propriedade. Shakespeare mówił bardzo słusznie. Guardar mágoa. Kiedy trzymamy w sobie żal. É beber veneno desejando que o outro morra. To tak jakbyśmy pili truciznę,
pragną, żeby to ktoś inny z jej powodu mówił. O veneno age sobre quem o guarda. Więc trucizna tak jak działa na tą osobę, która ją posiada. E intoxica células. I zatruwa komórki. E ativa os genes da depressão. I aktywuje geny depresji. I de outras doenças autoimunes. I inne, inne chorób tego procesu. Porque as emoções se expressam no corpo físico como moléculas. Ponieważ emocje wyrażają się w ciele pod postacią różnych komórek. I as moléculas controlam os genes. I a te kontrolują geny. Assim, o perdão é um caminho de saúde. Więc przebaczenie jest drogą do uzyskania zdrowia. Aquele que guarda mágoa fere a si mesmo. Ktoś, kto trzyma w sobie żal czy złość, rani siebie samego. Há uma história muito simples que nos ajuda a compreender isso. Jest pewna bardzo prosta historia, która pozwoli nam to lepiej zrozumieć. Diz que um garoto chegou em casa muito incomodado com seus colegas de escola. Pewien chłopiec wrócił do domu i był bardzo niezadowolony z postępowania kolegów ze szkoły. Que haviam lhe maltratado com bullying. Którzy bardzo, bardzo źle pobili go, bo źle go potraktowali. I estava com muita raiva. I było w nim wiele złości. A raiva é a base da mágoa. A ta złość, taka wewnętrzna, jest taką podstawą do tego, żeby mieć żal wobec innych. Então o pai desejou ensinar-lhe uma lição. Więc ojciec postanowił dać mu lekcję. Perguntou-lhe, você quer vingança? I spytał się go, czy chcesz się na nich zemścić? E ele disse sim, porque estou magoado com eles. Tak, ponieważ jestem na nich zły. Há muito tempo estou ferido. Od dłuższego czasu cierpię. E eles não param de fazer isso. A oni cały czas mi dokuczają. Então o pai o chamou. Więc ojciec wezwał go. Levou-o para a parte de fora da casa. Zabrał go poza dom. Deu a ele um saco de carvão. Dał mu worek z węglem. Apontou para uma parede branca. I pokazał białą ścianę. E disse-lhe, pegue estes pedaços de carvão e atire na parede como se fosse neles. E veja este cavalo venga e juntar a ścianę, que é o que juntar o menino. E então o menino fez. E tak ten chłopiec postąpił. Meu pai observava a distância. A ojciec observou z daleka. Quando o saco estava vazio, kiedy worek był już pusty, o menino e a parede toda marcada, a na ścianie było mnóstwo śladów węgla. Então o pai perguntou. Więc ojciec zapytał się. Está mais tranquilo? Jesteś już spokojniejszy? E ele disse sim. Tak, odpowiedział. Esta é uma técnica, inclusive, para expressar raiva. Więc to jest jedna z takich technik wyrażenia złości. Mas o pai ensinou-lhe algo mais profundo. Ale ojciec nauczył go czegoś głębszego. Levou para de frente o espelho. Zabrał go, żeby stanął przed lustrem. E pediu para que ele se olhasse. I poprosił, żeby spojrzał na siebie. A parede estava marcada com riscos pretos. Na ścianie były kreski czarne. Mas ele estava coberto de pó de carvão da cabeça aos pés. Ale on był pokryty pyłem od węgla od głowy po nogi. Então, aquilo que nós guardamos e vibramos para o outro, więc to, co mamy w sobie i chcemy zrobić innym, efetivamente atinge o outro. Rzeczywiście dotyka tego drugiego człowieka. Porque os pensamentos e sentimentos de ódio, de raiva, ponieważ myśli, złości, zemsty, de desejo de vingança, tego pragnienia właśnie zemszczenia się, atingem a pessoa. Rzeczywiście dotykają tą drugą osobę. Se comunicando através dos fluidos espirituais. I one przekazują się poprzez fluidy duchowe. Porque o pensamento e o sentimento são ondas. Ponieważ myśli i uczucia są jak fale. Mas atua sobretudo em nós mesmos. Ale oddziałują przede wszystkim na nas. Gerando efeitos muito mais profundos. Wywołując głębsze skutki. Então aquele que não perdoa. Więc ktoś, kto nie wybacza, caminha para o adoecimento. Kroczy w stronę choroby. É preciso, portanto, se disciplinar. Więc trzeba się zdyscyplinować. Na autotransformação. W tym, żeby zmieniać samego siebie. Na renovação moral. Żeby w odnowie moralnej. Na transformação dos padrões do pensamento e do sentimento. Żeby zmieniać te wzorce umysłowe i uczuciowe. Pois quando o pensamento está em sintonia com amor, ponieważ kiedy myśl i miłość są zjednoczone. E o homem pensa no bem, sente no bem e fala no bem. I kiedy człowiek myśli o tym, żeby czynić dobro, skupia się na tym i rzeczywiście je czyni. Em qualquer forma de bem que seja. Niezależnie od tego, jaki rodzaj dobra to by był. Então o pensamento e o sentimento geram correntes de força de equilíbrio que sustentam as células em equilíbrio. Wówczas myśl tworzy prądy, które utrzymują komórki i dają im życie. Mas quando o pensamento está afastado do bem,
Ale kiedy myśl jest oddalona od czynienia dobra, que é o que nós chamamos de mal, czyli skupia się na tym, co nazywamy złem, então gera correntes de força de desequilíbrio que desequilibram as células. Więc tworzy prądy, które odbierają równowagę komórkom i doprowadzają do choroby. De tal forma que os sinais e os sintomas do corpo, w taki sposób, że objawy i symptomy, które wyraża ciało, são linguagens que nos dizem. Jest to tak jakby język, który mówi nam. Sem amor eu não vivo. Bez miłości nie żyję. Sem amor da boa dieta. Bez... Sem o amor de uma boa dieta. Bez miłości do tego, żeby mieć dobrą dietę. Sem o amor de um exercício físico. Bez miłości do ćwiczeń fizycznych. Sem o amor de um equilíbrio emocional. Do równowagi emocjonalnej. Sem o amor de um equilíbrio espiritual. I do równowagi duchowej. O espírito controla o seu corpo. I duch kontroluje ciało. E assim dentro desta visão, i w ramach tego spojrzenia, a cura é sempre um fenômeno de autocura. Leczenie jest zawsze samouzdrawianiem. O indivíduo pode transformar, pode curar a si mesmo. Każdy człowiek może uleczyć samego siebie. E até nas doenças incuráveis, i nawet w chorobach nieuleczalnych, pode controlá-las. Może je przynajmniej kontrolować. Modyfikando a sua intensidade. Zmieniać ich intensywność. I nós vemos isso a todo tempo na prática clínica. I my widzimy to każdego dnia w praktyce klinicznej. Efetivamente, quem tem o poder sobre o corpo é o indivíduo. Rzeczywiście, ten, kto ma władzę nad ciałem, to jest dany człowiek. I não os medicamentos. A nie lekarstwo. Os medicamentos são bênçãos de Deus. Lekarstwa są takim darem dla nas od Boga. Que aliviam os sintomas. Które łagodzą symptomy. Que reequilibram as células físicas. Które przywracają równowagę komórkom fizycznym. Mas a vontade do espírito se expressando através do pensamento e do sentimento. Ale ta chęć ducha, która się wyraża poprzez myśli i uczucia. É a verdadeira força que organiza ou desorganiza as células. Ale to jest taka prawdziwa siła, która organizuje i dezorganizuje komórki. É por isso que precisamos dar atenção ao espírito. Więc dlatego musimy zwrócić uwagę na ducha. Caminhando no sentido da nossa evolução moral. Krocząc w stronę naszej ewolucji moralnej. Desenvolvendo as virtudes. Rozwijając nasze zalety. E é por isso que para o Espiritismo, i dlatego w spirytyzmie, Jesus e o seu Evangelho é uma referência. Jezus i jego Ewangelia jest takim punktem odniesienia. Porque é a referência do bem viver no amor. Ponieważ jest to odniesienie do tego, żeby dobrze żyć w miłości. E assim, falando da natureza divina do ser humano. I jest mowa o naturze boskiej człowieka. E auxiliando o ser humano a se reconectar com o amor, która umożliwia tak jakby umożliwieniu połączenia się znowu z miłością. A ciência e a filosofia espírita têm consequências religiosas. Więc nauka i filozofia espirytystyczna mają też konsekwencje religijne. Não é uma religião formal. To nie jest jakaś formalna religia. Mas como a religião é a reconexão com Deus, ale jako, że religia oznacza połączenie się z Bogiem. Quando nós nos reconectamos com o amor, kiedy my łączymy się z miłością, nós nos reconectamos também com Deus. Łączymy się także z Bogiem. Que está dentro de nós mesmo. Który jest w nas sam. Que está em torno de nós. Który jest wokół nas. E que transcende a tudo isso. I który jest ponad wszystkim. Assim, as virtudes apresentadas por Jesus, więc zalety, o których mówi Jezus, como perdão, a concórdia, jak chociażby wybaczenie, zgoda, a compaixão, a ternura, współczucie, czy bycie miłym dla innych, a bondade, a caridade, dobroć, miłosierdzie, são caminhos de autoencontro. Jest to droga do spotkania samego siebie, de autodomínio, zapanowania nad samym sobą, i de autosuperação, i pokonania swoich słabości. Porque elas representam as leis divinas. Ponieważ one wyrażają prawo Boże. A linguagem do amor que controla todo o universo. Czyli język, który kontroluje cały świat. Quando nós estamos vivendo-as, kiedy żyjemy w ten sposób, nós estamos em sintonia com a fonte. Jesteśmy w połączeniu ze źródłem. Como a planta que está enraizada no solo. Jesteśmy jak roślina, która ma korzenie w glebie. E pode absorver a seiva nutriente. I może czerpać wszystkie soki, które ją żywią. Quando nós estamos no amor, tudo podemos. Kiedy żyjemy w miłości, możemy wszystko. Mas quando estamos contra o amor, ale kiedy jesteśmy przeciw miłości, assim como a árvore com a sua raiz fora da terra, jesteśmy jak drzewo, którego korzenie zostały z ziemi wyrywane. Então, nós retiramos o nosso poder.
Więc tak jak odbieramy sobie naszą moc. I a vida faz movimento para nos reconectar com amor. A życie doprowadza do tego, żebyśmy się z powrotem połączyli z miłością. Quando estamos conectados com a fonte, kiedy jesteśmy połączeni ze źródłem, nós produzimos, produkujemy, tworzymy. I o objetivo do fruto, a tym, celem tego owocu, é servir a vida. Jest to, żeby służyć życiu. Por isso que aquele indivíduo que está profundamente conectado com a vida, więc ktoś, kto jest bardzo głęboko połączony z życiem, não vive o egoísmo, se torna servidor. Nie jest egoístą, staje się sługą. Porque a natureza do ser humano, ponieważ natura człowieka, é a natureza do amor. I to jest natura miłości. Quando nós estamos conectados com a vida, kiedy jesteśmy połączeni z życiem, nós ofertamos a vida aquilo que abunda em nós. Oferujemy życiu to, czego w nas jest najwięcej. E damos porque temos para dar. I dajemy coś, ponieważ mamy co dać. Aquele que dá sem ter para dar, ten, kto daje, nic nie ma do tego, żeby dać. Ou seja, aquele que não se ama e não está conectado com amor, czyli ktoś, kto siebie samego nie kocha i nie jest połączony z miłością, mas que quer o amor dos outros de qualquer maneira, ale który chce miłości innych za każdą cenę, não é alguém que ama de verdade. To nie jest ktoś, kto naprawdę kocha. É alguém que está vivenciando carência afetiva. To jest ktoś, kto potrzebuje miłości. Porque não se dá o amor que deve dar, ponieważ nie daje miłości, którą powinien. Então busca no outro o amor que julga necessitar. Ponieważ sam sobie tej miłości nie daje, szuka u innych tej miłości, której potrzebuje. É como se dissesse assim. Jakby ktoś powiedział. Me ame para que eu me acredite digno de amor. Kochaj mnie, żebym ja czuł się godny miłości. É que quando nós não nos damos aquilo que é essencial, a jeśli nie dajemy nam sobie tego, co jest niezbędne, nós esperamos que venha de fora. Czekamy, aż przyjdzie z zewnątrz. Isto é como tentar matar a sede bebendo água do mar. To jest tak, jakbyśmy próbowali zaspokoić nasze pragnienie pijąc wodę z morza. Quanto mais bebemos, im więcej jej pijemy, mais sede temos. Tym większe pragnienie odczuwamy. Quando pensamos que o amor que nos nutre é o amor que vem de fora, jeśli myślimy, że ta miłość, która nas żywi, to jest ta miłość, która pochodzi z zewnątrz, então ficamos frustrados. Jesteśmy frustrowani. Quando não nos amam, kiedy nikt nas nie kocha. Quando não seguem o que nós pensamos que deveriam seguir. Kiedy nie postępują w sposób taki, jak my myślimy, że powinni. Quando filho ou marido, uma esposa segue o seu caminho pessoal. Kiedy na przykład dziecko, czy mąż, żona wybierają swoją własną drogę. I então nós ficamos frustrados. I stajemy się wtedy sfrustrowani. Mas quando nós nos damos aquilo que é necessário, ale kiedy dajemy sobie to, co jest nam potrzebne, i amamos dentro da nossa possibilidade, i kochamy w ramach naszych możliwości, então nós vamos ter como relações aqueles que estão em sintonia com este amor. Więc wśród ludzi, z którymi będziemy mieć relacje, będą ci, którzy będą się identyfikować z tą miłością. I então pode haver uma troca profunda. I może dojść do głębokiej wymiany. Não porque nós necessitamos do outro. Nie dlatego, że nie potrzebujemy innych. Mas porque há espaço para o outro na nossa. Ale dlatego, że w naszym życiu jest miejsce dla drugiego człowieka. O amor que nos faz falta não é um amor que não temos. Miłość, której nam brakuje, to nie jest miłość, której nie mamy. É o amor que retemos. To jest miłość, którą trzymamy w sobie. São as condições para que colocamos para amar. To są warunki, które mamy do tego, żeby kochać. Eu amarei se acontecer isso ou quando acontecer aquilo. Zawsze mówimy, że będę kochał tylko jeśli to się stanie, albo jeśli dany warunek będzie spełniony. Tudo isso se repercute no corpo. Wszystko to ma wpływ na ciało. Porque é uma força de contenção do amor natural. Bo to jest taka siła trzymania w sobie miłości. O amor é uma potência interna com uma irradiação infinita. Miłość jest ogromną siłą, która promieniuje z nieskończoną wielkością. Quando negamos isso e queremos reter o amor, kiedy negujemy to i chcemy zatrzymać miłość w sobie, então nos ferimos. Ranimy sami się. É portanto necessário olhar para dentro de si. Więc należy spojrzeć wewnątrz siebie. Com muito respeito. I mieć dla siebie ogromny szacunek. Com muita consideração. I uznawać się za kogoś wartościowego. Com muito valor. Dawać sobie właśnie, traktować siebie z ogromnym znaczeniem, ogromną wartością. Quando fazemos isso conosco mesmo,
kiedy robimy to, postępujemy tak wobec nas samych. Fazemos isso naturalmente com o outro. Postępujemy tak także wobec innych. É preciso compreender. Należy zrozumieć, que aquela pessoa que você vê no espelho, że ta osoba, którą widzimy w lustrze, é a única que não vai te abandonar nunca. To jest jedyna, która nigdy ciebie nie opuści. Porque na melhor das hipóteses, bo w najlepszej hipotezie, a morte levará aqueles que nós amamos. Jeśli stanie coś najgorszego, to śmierć zabierze tych, których kochamy. Impondo-nos o convite do desapego. I zapraszając nas do, tak jakby, do tego, żeby się jej załamać. Portanto, o auto-amor precisa ser a sua referência. I, a dlatego też ta miłość do siebie samego powinna być punktem odniesienia. Para que você possa amar verdadeiramente o outro. Abyśmy mogli kochać naprawdę innych. E auto-amor significa se dar aquilo que é necessário. A miłość własna oznacza dawanie sobie tego, co jest potrzebne. Mas como auto-amor é amor, a jako, że miłość własna jest też miłością, quando nós nos damos o que é necessário, kiedy dajemy sobie samego tego, to, czego potrzebujemy, nós olhamos para o lado e damos também ao outro o que ele precisa. Patrzymy wokół siebie i dajemy to też także innym. Dentro do que temos para dar. W ramach tego, co mamy do zaoferowania. E neste caso, não depende da resposta. I w tym przypadku nie jest to uzależnione od odpowiedzi, którą otrzymamy. Porque aquele que ama, se alegra e ama. Bo ten, kto kocha, cieszy się tym, że kocha. Como a mãe que ama o filho. Tak jak matka, która kocha dziecko. Criando para a vida. Która wychowuje je dla życia. E sabe que aquele filho, i wie, że to dziecko, não se destina a ela. Nie jest jej przeznaczone. Mas se destina a vida. Jest przeznaczone dla życia. Como diz Khalil Gibran. Jak Khalil Gibran powiedział. Os pais são arcos que envergam-se para lançar a flecha. Że rodzice są jak łuk, który stara się, żeby wystrzelić strzałę. O objetivo da flecha é voar. Celem strzały jest lecenie przez niebo. E o objetivo do arco é se envergar com dignidade. A łuk ma się zgiąć z godnością, żeby to się stało. A flecha vai voar segundo a força do arco que a lançou. Strzała poleci z taką siłą, z jaką łuk ją wystrzeli. Mas vai sofrer também a influência do ambiente. Ale będzie także pod wpływem otoczenia. Então os pais não podem controlar o voo. Więc rodzice nie mogą kontrolować tego, jak ta strzała będzie leciała. Podem apenas direcionar o caminho. Mogą jedynie wskazać jej drogę. Então os pais, quando amam, więc rodzice, kiedy kochają, dão o melhor ao filho. Dają to, co najlepsze dla dziecka. Para que ele siga para a vida e seja o melhor. Żeby on poszedł w życie i był tym najlepszym, kim może być. Mas se ele vai ser ou não, ale jeśli to, czy on taki będzie, czy też nie, depende de ele, não do pai. To już zależy od niego, a nie od rodziców. Assim como cada pai é também filho. Tak samo jak każdy ojciec, każda matka jest także czymś dzieckiem. I é feliz ou não de acordo com a postura que adota diante daquilo que recebeu dos pais. I jest szczęśliwy albo nie, zależnie od postawy, którą przyjmie wobec tego, co otrzymał od swoich rodziców. Não depende daquilo que os pais fizeram. Więc on nie jest uzależniony od tego, co rodzice zrobili. Depende da forma como olhamos para os nossos pais. Ale jest uzależniony od spojrzenia, z jakim spoglądamy na naszych rodziców. Assim cada filho recebe dos pais. W ten sposób każde dziecko otrzymuje coś od rodziców. E o pai recebe dos seus pais. A rodzice otrzymują od swoich rodziców. Quando o filho olha para aquilo que é essencial, kiedy dziecko patrzy na to, co jest niezbędne, que é a vida que vibra em nós, czyli na życie, które wibruje w nas wszystkich, então nós olhamos com amor e gratidão para a fonte. Więc patrzymy z miłością i wdzięcznością na jej źródło. Porque os pais, quando nos deram a vida, ponieważ nasi rodzice, kiedy dali nam życie, nos deram tudo. Dali nam wszystko. Independente do que deram ou não deram depois. Niezależnie od tego, co nam dali, bądź też nie dali później. Muitas vezes nós ficamos magoados, wielokrotnie czujemy żal, negando-nos a olhar para o amor dos nossos pais, i negujemy sobie tą możliwość spojrzenia na miłość naszych rodziców, i exigindo amor dos nossos filhos, i wymagamy miłości od naszych dzieci. É porque não olhamos para o essencial. Dlatego, że nie patrzymy na to, co najważniejsze. Quando olhamos para o essencial, kiedy spoglądamy na to, co najważniejsze, nós nos curvamos perante os pais. Tak jakby zginamy się wobec naszych rodziców. Assim como ensinou o Velho Testamento. Tak jak uczył Stary Testament. As tábuas da lei. I 10 przykazów. Honrai vosso pai e vossa mãe. Czci ojca swego i matkę swoją. Porque eles são a fonte. Ponieważ oni są źródłem. A representação do amor de Deus para nós. Wyrazem miłości Bożej wobec nas. Ah,
Ah, mas o meu pai me maltratou, meu pai me abandonou. Mówimy, że czasem, a mój ojciec mnie skrzywdził, mnie porzucił. Isso não importa de verdade. To tak naprawdę nie jest ważne. Porque quando a gente olha para o essencial, bo kiedy patrzymy na to, co jest najważniejsze, nós vemos que isso tudo gera marcas. Widzimy, że to wszystko zaznacza jakiś ślad. Mas o essencial é a vida. Ale tym, co jest najważniejsze, jest życie. Quando os pais dão a vida, kiedy rodzice dają nam życie, eles dão algo tão grandioso, dają nam coś tak wielkiego, tão infinito, tak nieskończonego, que isto coloca num lugar de honra e valor, że sprawia to, że powinniśmy to czcić i dawać tę wartość, que eles jamais perderão, i której oni nigdy nie utracą. Assim, quando nós amamos os nossos filhos, więc kiedy kochamy nasze dzieci, e permitimos que eles vão para a vida, i pozwalamy im pójść w życie, nós podemos conhecer a força, możemy poznać siłę, que também habitou nos nossos pais, która także była w naszych rodzicach. E quando nós olhamos para esse amor, a kiedy spoglądamy na tę miłość, nós nos conectamos ao essencial, łączymy się z tym, co najważniejsze. O Espírito, portanto, é Senhor de si mesmo. Więc Duch jest tak jakby Panem samego siebie. E controla o seu corpo físico. I kontroluje swoje fizyczne ciało. As doenças não são inimigas. Choroby nie są wrogami. As doenças são mensagens da alma. Choroby są przesłaniami od duszy. Nem sempre necessárias. Nie zawsze są potrzebne. Porque podem ser fruto de movimento de autopunição. Bo mogą być owocem karania samego siebie. Ou de maltrato consigo mesmo. Albo niedbania o siebie samego. Mas em qualquer situação. Ale w każdej sytuacji. Elas são convites ao reequilíbrio. One są zaproszeniem do odzyskania równowagi. Ao reequilíbrio com amor na sua mais profunda significação. Do równowagi w miłości w jej najdoskonalszym znaczeniu. E quando nós caminhamos nesse sentido, i kiedy kroczymy w tą stronę, então nós entramos em harmonia da alma. Wówczas w naszej duszy panuje harmonia. E a saúde é consequência natural. A zdrowie jest jej konsekwencją naturalną. Os romanos já diziam. Rzymianie mówili już. Mente sã, corpo sã. Zdrowy umysł, zdrowe ciało. É a mesma realidade. To ta sama rzeczywistość. Assim, a medicina evoluiu muito tecnologicamente. Więc medycyna rozwinęła się bardzo z technicznego punktu widzenia. E pode oferecer no socorro de misericórdia para o corpo. I może nam pozwolić na, daje nam możliwość wspomagania ciała, pomocy. Mas é essencial que nós caminhemos também na atenção psicológica e social. Ale ważne jest także, żebyśmy my kroczyli w stronę takiej uwagi psychologicznej i społecznej. I na atenção espiritual. I duchowej. Ouvindo nosso coração. Chodzi o to, żeby słuchać naszego serca. Compreendendo as leis divinas. Zrozumieć prawa Boże. I nos harmonizando com elas. I żyć z nimi w harmonii. Para que toda intervenção no corpo, ażeby każde działanie na nasze ciało, possa ser definitivo e não paliativo. Żeby zawsze mogło zakończyć chorobę, a nie tylko ulżyć w bólu. Quando atuamos somente no corpo, kiedy działamy tylko i wyłącznie na ciało, sem tratar a alma, nie zapominając o duszy, o desequilíbrio interior encontra outro caminho de expressão. Ten wewnętrzny brak równowagi odnajduje inną drogę do tego, żeby się wyrazić. E assim as doenças simplesmente mudam. I choroby po prostu się zmieniają na inne. Porque o espírito está doente. Ponieważ to duch jest chory. Mas quando o espírito se reequilibra, ale kiedy duch odzyska równowagę, e a medicina alivia os efeitos da doença no corpo, a medycyna przyniesie ulgę symptomom, które są w ciele. Então a autocura é possível. Samo uzdrowienie jest wówczas możliwe. As células obedecem ao reequilíbrio do sentimento e do pensamento. I komórki są posłuszne tej równowadze, która płynie z umysłu i z uczucia. E tudo pode se transformar. I wszystko można zmienić. A realidade espiritual, ta rzeczywistość duchowa, é consequência da nossa, do exercício do nosso livre-arbítrio. Jest konsekwencją tego, jak stosujemy wolną wolę. Mesmo quando há espíritos atuando sobre nós, nawet jeśli duchy wpływają na nas, através do fenômeno que chamamos obsessivo, poprzez zjawiska, które nazywamy opętaniem, que é a ação de espíritos malévolos sobre nós, które polega na tym, że złe niechętne nam duchy oddziałują na nas. Isto também depende de nós. To też zależy od nas. Porque dentro de nós há aquilo que nós chamamos de ganchos psíquicos. Bo wewnątrz nas są takie, to co nazywamy psychicznymi hakami. Que são as nossas características de temperamento e de personalidade. Czyli naszymi cechami naszego temperamentu, osobowości. É sobre elas que os espíritos podem atuar. I to na nich mogą się, tak jakby te duchy zaczepić, na nie mogą wpływać.
produzindo doenças ou agravando doenças. E vyvolávat choroby albo je pogoršiť. Mas se nós fazemos a renovação moral, ale jeśli my doprowadzimy w sobie samym do odnowy moralnej, se nós nos inspiramos nos referenciais positivos, jeśli zainspirujemy się pozytywnymi wzorcami, como o Evangelho de Jesus, na przykład Ewangelium Jezusa, como os conceitos das filosofias orientais, jak koncepcjami pochodzącymi z wschodnich filozofii, i tantas fontes do bem viver, i tyloma źródłami, które pokazują, jak dobrze żyć, então não há como estabelecer uma ligação negativa dentro de nós. Więc nie ma jak znaleźć tego negatywnego punktu zaczepienia. E a sintonia permanece somente com os espíritos superiores. I wówczas żyjemy w połączeniu wyłącznie z tymi duchami dobrymi i wyższymi. Independente do nome que nós demos para eles. Niezależnie od nazwy, którą je określamy. São filhos de Deus. Więc to są dzieci Boga. Que atuam junto conosco a serviço de Deus. Które działają razem z nami, służąc Bogu. Assim, é importante perdoar. Więc ważne jest wybaczenie. E é importante compreender. I ważne jest zrozumienie. Que nós temos poder nas nossas mãos. Że mamy władzę w naszych rękach. Isso nos faz médicos de nós mesmos. I to sprawia, że jesteśmy lekarzem samego siebie. E nos auxilia a caminhar no sentido do autodomínio e da autossuperação. I pozwala nam kroczyć w stronę zapanowania nad sobą i pokonywania swoich słabości. É por isso que o Espírito André Luiz diz. Dlatego duch André Luiz powiedział. Que nós devemos nos dedicar ao amor. Że musimy poświęcić się miłości. Porque à medida que amamos, bo jak w miarę jak kochamy, irradiando aquilo que é natural em nós, promieniując tym, co jest w nas naturalne, o amor gera gratidão. Miłość tworzy wdzięczność. Que retorna a nós. Która wraca do nas. Pois o amor é um bumerang. Miłość jest jak bumerang. Que vai e que volta. Która odchodzi i wraca. E este amor que retorna, a ta miłość, która wraca, lava-nos a alma. Obmywa naszą duszę. Retirando os efeitos negativos que porventura haja. Odbierając te negatywne skutki, które w przeszłości mogą powstać. Seja de encarnações passadas, czy to w poprzednich wcieleniach, ou destas aqui, czy w tym, które żyjemy teraz. Sem a necessidade de que esta realidade energética nie ma potrzeby, żeby ta rzeczywistość energetyczna adoeça o corpo para ser eliminada. Wywołała w ciele chorobę, którą należałoby usunąć. Esta gratidão que nos lava a alma, ta wdzięczność, która obmywa naszą duszę, nos estabelece saúde. Przywraca nam zdrowie. E a imunologia perfeita. I daje nam doskonałą odporność. Que faz nos ter resistências contra todas as doenças. Sprawia, że jesteśmy odporni na wszystkie choroby. É também por isso que o amor é uma ciência. To dlatego też miłość jest nauką. A ciência do bem viver. Nauką, jak dobrze żyć. A ciência do equilíbrio da vida. Jak uzyskać równowagę i żyć, prowadzić dobre życie. Era isto que eu gostaria de partilhar. Tanto que não tinha chance mais.